No jak zaczynasz z mafią, to ci mafia wykończy. A jak zaczynasz z sądownictwem, policją, to też cię oni chcą wykończyć, zwyczajnie. Mafia! Od czasu do czasu będę wam robił takie materiały, które będą taką rozkminką tych moich materiałów, czyli będę wam opisywał pewne wydarzenia, co się wydarzyło w filmie, jak to lepiej zrozumieć. Bo jeszcze większość z was, niektórzy oglądają te filmy bardzo emocjonalnie, czyli po prostu przychodzą jak na rozrywkę, można powiedzieć. Taki na taki ring, no nie, no o to chodzi. Po to się przychodzisz do tego wszystkiego, do emocji. Tam są emocje właśnie, tam są emocje, to chodźmy tutaj, no nie. Pamiętajcie, że niektórzy też tak przychodzą do mnie, no ale niektórzy przychodzą dowiedzieć się coś więcej o sobie, coś więcej o tym wszystkim, coś więcej jak lepiej sobie radzić w życiu, no nie. Tutaj będę przedstawiał pewne rzeczy, bo mamy kontakt negatywności z pozytywnością, właśnie, czyli jak rozbrajać negatywność, po czym poznać tą negatywność, jak sobie z nimi radzić, bo pamiętajcie, że negatywność ma to do siebie, że ona jest w skurczu. Wyobraź sobie, że to jest taki twór, który cały czas się twórczy, kurczy, on niby myśli, tak, myśli, że ma moc, że ma władzę, że ma stanowisko, że ma pieczątkę, że on jest urzędnikiem, a to nie jest policjantem, a wydawane polecenia, masz słuchać moich poleceń, to ja tu jestem górą, to ja tu działam siłą, raz, dwa, trzy, masz być po mojemu, bo utrudniasz czynności. Tak będzie się odzywała negatywność. Pozytywność, co robi? Pozytywność dobrze się bawi, widzicie? Pozytywność z pozytywnością dobrze się bawi. Jeżeli ja jestem pozytywny, to z negatywnością też mogę dobrze się bawić, pamiętajcie. Ale jak już się spotka negatywność z negatywnością, tutaj już nie ma zabawy. Widzicie, tutaj jest wszystko inne niż zabawa, czyli zaczyna być walka i opór, tak? Będziemy postrzegać tych ludzi poprzez filtr hierarchiczny. Patrzysz zwykły człowiek bez munduru i on ci mówi, dzień dobry, jestem policjantem i będę pana oskarżał. No nie, a ty tak po prostu zachowujesz się tak, jakbyś się dawał oskarżać. No bo patrz, siedzi zwykły człowiek zwyczajnie, tylko mówi tak, czary mary, no nie, teraz jestem policjantem, zagramy w taką grę, ja będę policjantem, a ciebie będę oskarżał. No nie, tylko tak na serio. A uwierz, że to będzie na serio. Widzicie, więc ja nie wierzę, że to jest na serio. Nie wierzę, że to jest rodzaj gry, pamiętajcie. To jest gra poprzez negatywność z ich strony, a z mojej strony jest gra poprzez pozytywność. I w tej pozytywności, widzicie, macie wolność. Tutaj dopiero macie inspirację, jak podejść ten skurcz, czyli jak poradzić sobie z tą negatywnością, czyli najlepiej to ją wyciągnąć do góry, no nie, bo ona ma tendencję skurczu, więc tutaj chodzi o to, żeby w pewnym sensie w tym człowieku ten skurcz zatrzymać, no nie. Zatrzymać tak, żeby on potem mógł wspiąć się po tej swojej drabinie, no nie. No, on sobie tam będzie teraz tworzył te szczebelki, drabiny, aż się wydostanie z tego skurczu i będzie w ekspansji. Skurcz, ekspansja, ekspansja, skurcz, tam i tu, tam i tu. Właśnie, widzicie? No cóż, tutaj mamy wybór, co dalej z tym zrobić, czy też szukać nowych możliwości w życiu, no nie, działać, realizować się w tych pomysłach, w jaki sposób dać sobie radę z negatywnością, przede wszystkim z negatywnością w sobie. Żeby sobie dać radę, tutaj znowu wracamy do definicji, bo te definicje tworzą ograniczenia, a jednocześnie odblokowują i poszerzają, bo to jest polaryzacja, widzicie. Więc coś, co stworzyło nam ograniczenia, czyli masz taką definicję, która tobie nie służy, o, widzisz, no to jak się czujesz? A teraz masz definicję, która ci służy, przedefiniowałeś się, widzisz? I teraz ona ci służy, pomimo że jest ograniczeniem, dobra, ale skoro masz ten system definiowanych przekonań, żyjesz w tym systemie, jesteś ten ja, ta osobowość, ten człowiek, dobra, w porządku, to jest po prostu ograniczenie fizyczne, no. Można powiedzieć, że dusza ograniczyła się do formy ciała i to jest po prostu taki rodzaj ograniczeń, to wszystko, no i nad tym wszystkim panują właśnie te definicje. I teraz, jeżeli jeszcze raz ci powtórzę, jeżeli one są nie twoje, czyli jak ja cię zapytam, czy to jest wina, przekonanie, co to jest definicja, co to jest wiara, tak, co to jest odpowiedzialność i te wszystkie rzeczy, które porusza, bo to jest taki abecadło z wami tutaj robię, bo to są takie podstawowe słowa, które nam służą, to wtedy masz mniej ograniczeń, ale i tak dalej jesteś ograniczony, widzisz? Czyli to ograniczenie nazywa się znowu polem miłości, czyli fajne ograniczenie, wiecie? Fajnie być w miłości cały czas, widzicie, w takim polu ograniczeń, popatrzcie się, powiedzielibyście, że to jest cudowne, a tak naprawdę to jest ograniczenie tej energii. Czyli nie możesz poczuć bardziej niż
objąć to całością, czyli być w miłości. Tak to działa. Ale jak już jesteś niefizyczny, to dostajesz więcej energii, więc powiedziałbyś, pchi, taka miłość to jest nic w porównaniu. Można sobie porównać takie odczucie miłości, odczucie tego ograniczenia definicji, no nie, bo miłość też jest zdefiniowana. Właśnie, czyli tutaj to, że mamy ten wyraz nawet, to on jest zdefiniowany, tylko pytanie, czy poprawnie, no bo tutaj o miłości to można powiedzieć wszystko, czyż nie, no bo to jest miłość. To jest miłość. I gdzie byś nie popatrzył, o, miłość widzę w puszce po piwie, o, jak fajnie, czuję miłość, bo brakło mi jednej puszki, o, jak ja jestem przeszczęśliwy teraz, wreszcie mogę sprzedać, bo mi się puszki zgadzają. Wiecie, można być tak szczęśliwym, no nie, więc tak naprawdę w dowolnym momencie możesz sobie podnieść energetykę, no nie, ale podnosisz sobie ją do miłości. Tak, i teraz pytanie, skoro we wszystkim jest miłość, to znaczy, że trzeba tą miłość by się przydało wreszcie porządnie zdefiniować, tak żeby ona nie tworzyła wiele zamieszań, bo nawet myśląc o miłości, jak nie wiesz, to popatrz, zajmie ci to czas, potrzebujesz procesu, a może miłość to jest to, a to też, a i to, a i to, a i to, i zobaczcie się. I nie mam jeszcze definicji, na razie szukam po przekonaniach. Wiecie, ale jak już masz tą definicję w sobie, tej miłości, to jest naprawdę ukotwiczenie. Jeżeli raz sobie to nawet powtórzysz, jeżeli raz się nad tym zastanowisz, jeżeli to przemyślisz, dasz sobie czas, żeby ją uznać, to jeżeli wszyscy będziemy mieć podobną definicję lub taką samą, widzicie, bo to już może być nawet podobna, ona nie musi być słowo w słowo taka sama, to tak naprawdę już zawieramy poprawną definicję miłości. Widzicie, wcześniej nie mieliśmy tego, gdzie... Widzicie? Nie mogliśmy mieć, aż dopiero pojawia się moment, w którym możemy mieć. Więc miłość z definicji jest pozorem zdatności wszystkiego i wszystkich. Tak to mi się udało to rozpoznać najlepiej jak potrafię, bo pamiętajcie, że to jest jedna z propozycji miłości, no nie? Konkurs polega na tym, że wybieramy spośród tych wszystkich miłości tą jedną miłość, która, że tak powiem... No, ogarnie to wszystko, tak? Bo miłość to jest wszystkim, więc tutaj w tej miłości, w tej definicji trzeba założyć tą pozytywną stronę i tę negatywną stronę miłości, no nie? Tą polaryzację, tak? I tutaj wchodzimy w nienawiść, więc jeżeli mówimy o nienawiści, to też stoimy, czy jesteśmy w nienawiści i mówimy, dobre, to jestem w nienawiści, ale moim zadaniem, pomimo, że jestem w nienawiści, badać, bo poszukuję tej definicji miłości, więc jak jestem w nienawiści, to jest moja wiara, dobra, ale to jest pozór, z pozoru, bo tak bardziej prawdziwie tak naprawdę to jestem w miłości, ale z pozoru jestem w nienawiści, wiecie, więc miłość jest pozorem, właśnie, i też jak ja bym powiedział, o, teraz jest miłość, to skąd ja wiem, czy to jest miłość, a skąd wiem, czy jeszcze nie ma nic wyżej, a właśnie, a skąd wiem, kiedy się kończy ta miłość, bo miłość się nie kończy, widzicie, to jest tylko pojęcie, ale ona się, że tak powiem, nie kończy, więc miłość jest zawsze pozorem i zawsze jest zdatnością wszystkiego i wszystkich, tak? Można być bezwarunkowo kochającym tu na ziemi, zwyczajnie, o. Można się tak zachowywać, można się tak czuć, można czuć się przez ułamek sekundy, przez sekundę, można czuć się przez 5 minut, a można takim po prostu być. No, można się takim urodzić, w porządku, ale też można się odwrócić z tej negatywności, z nienawiści i po prostu wybrać inaczej i być bezwarunkowym, nawet w jednym życiu, widzicie? Wtedy jak się już jest tym bezwarunkowym, a było się tym, że tak powiem, negatywnym, to tak naprawdę z punktu widzenia tego pozytywnego już po tej przemianie, to tak naprawdę co on ma wspólnego ze starą wersją siebie? Nic. On jest nowym ja, tak? On mówi tak, byłem taki, dobra, a teraz jestem jaki? Bezwarunkowy. A teraz też bezwarunkowy. A teraz też bezwarunkowy. Dobrze. To skoro jestem teraz bezwarunkowy, to co ja mam wspólnego z przeszłym mną? Co? Jak tamten był wujek samo zło, właśnie, jeżeli byłem tamtym, to byłem wujkiem samo zło, a teraz jestem bezwarunkowym, to nie mogę być wujkiem samo zło też, bo jestem bezwarunkowy, widzicie? Dlatego w każdym momencie jesteś nowym ja. Halo? No, co tam z tobą? A, nagrywałem cię, rozłączyłem, bo nagrywałem. Co tam narozrabiał ostatnio? No nic.
No, gdzie jak cię przymknęli, to co? Polowali na mnie. Skąd cię wzięli? Polowali na mnie, bo oni mieli mnie doprowadzić, a ja widziałem, że oni taki mają motel. Ja tam do nich poszedłem, żeby zobaczyć, co tam się będzie działo. No ja widziałem, że nie wrócę. Nawet mojej mamie powiedziałem, słuchaj, idę na policję, bo prawdopodobnie oni mnie zgarną, bo nie wrócę, nie? No. Normalnie badania są w środy psychiatryczne, no to oni mieli okazję, bo co do nich szedłem, to mnie zgarnęli we wtorek i przetrzymali do środy. W ten sposób. Byłem tylko poinformowany, popatrz jaką sztuczkę zrobili. Ja byłem poinformowany, że na badania, no nie? Tak. No tyle, no dziękuję bardzo. A tu się okazuje, słuchaj, że pierwszego dnia nim zatrzymują, a tu kobieta podchodzi. Jeszcze będę pana oskarżać tutaj. Ja mówię, jasne. Mówię, czynność w czynności, tak? Tutaj robią czynności, podczas tych czynności mówi, że tutaj została zlecenie, że ona będzie mnie oskarżać. No taką metodę mają. No ale to nie można takich rzeczy. No i nie wyszło im, bo mówię, słuchaj, no jest czterech chłopa ze mną, no i ta kobieta za mnie oskarża. I ona mnie oskarża, a wszyscy na mnie wtórują jej. No to co za oskarżenie? Jak no. Ja tu żadnych szans nie miałem. Ja tu z każdym rozmawiałem i teraz o czym rozmawiam? I o zatrzymaniu rozmawialiśmy i o oskarżeniu, o wszystkim. Co to za oskarżenie? No. Następnego dnia, słuchaj, to jeszcze mi zrobili podobny numer, bo następnego dnia to ja miałem gdzie być doprowadzony. No. Na badania. No. A zostałem doprowadzony gdzie? Na oskarżenie. Na policję. No, no. Adresy się nie zgodziły do prowadzeń. No prosto. Wylądowałem na policji. No i oskarżenia. 7 zarzutów karnych. No oglądałem to, no. No i wyszło im? No, słuchaj, robią co chcą, no musisz ale mieć wiadomość, dobrze, ale to są bandyci. Ale dobra, spokojnie, wygrałbyś, jakbyś miał taki materiał, to wygrałbyś proces sądowy z nimi? No nie wygrasz. Ja nie wygram z tym materiałem? Słuchaj, oni bezczelnie łamią prawo, bezczelnie. Dobrze, ale mówimy o uczciwym wygrywaniu, bo ty mówisz o nieuczciwym cały czas. To nie, ja mówię o nieuczciwym, bo oni są nieuczciwi. Ale to nieuczciwe na wygrywanie to nic zawsze. Nic im nie zrobić. Ale to po co masz patrzeć na nieuczciwe, jak nieuczciwe to zawsze masz nieuczciwe, no to tak będziemy gadać, no. Że nie ma szans. No ale w uczciwym to od razu wygrywam przecież. Tak, w uczciwym, no ale nie ma uczciwych. Ale nie mów mi, że nie ma uczciwych, no to jak nie ma, to kiedy się ktoś znajdzie, pamiętaj. No, znajdzie się, zmieni. To nie tak działa, bo popatrzcie, no jeżeli ja robię nieuczciwym dwóm i my to mamy jakby wygrane i pojawia się sędzia, który też działa nieuczciwie, to on też ma proces cywilny, no już. A rozmawiamy cały czas o tym. Czemu do tej pory nie założyłeś procesu cywilnego, dlatego, pani organiszczak? Bo jeszcze nie. Dzięki temu, że tak nie robiłem, wtedy wyszło więcej rzeczy na jaw. No dobrze, wszystko wyjdzie, coraz więcej ludzi i w sumie dla dobra wspólnego się załatwią nielegalnie. No nie mogą już, bo to jest za dużo osób już w tym bierze udział, a ja robię za dużo materiałów. Ale co ty wiesz, chłopie? Wiecie, ale no bawimy się. Ile jest przestępstw na Morawieckiego i dalej chodzi drag, ale... bandyta, swobody, swobodzie. Dobra, bo to on ma trochę inaczej. On ma trochę inaczej. No. On ma dużo gorsze zarzuty od ciebie. Dobrze, on ma bezwzględne więzienie ale... i dalej drania bronią bezczelnie. Chwileczkę, ale oni robią to tamtymi metodami, ja robię to inną metodą, wiecie. Oni nie znają tej metody. Popatrzcie, ja poszedłem do tego systemu inną metodą, dlatego wszyscy mnie odrzucili. O, widzisz, inaczej z nimi zrobiłem, oni nie umią swoimi metodami mi zaszkodzić. No nie umieją, ale złamią prawo do tego stopnia, że cię wyślą na siłę na psychuszki. Bo nie bawimy się w negatywną rzeczywistość, bo to zawsze możemy powiedzieć, że tutaj jest przegrana zawsze. To my mówimy, w jaki sposób wygrać, a nie jak przegrać, bo przegrana jest zawsze. To tutaj nie bawimy się, po co to w to? No. Tylko jak wygrać, o. Jak? No to jak z tego typu chcesz wygrać bandą, no? No właśnie, no to jest to właśnie, nagranie, omówienia nagrań, widzisz, te wszystkie rzeczy. Ale słuchaj, jeżeli dojdzie do czegokolwiek, to sędzia odrzuci, bo ma prawo odrzucić te dowody. Chwileczkę, to robimy tak? Ma. Dobrze, ale wszystko może być przekształcone w pozytywny. Ja byłem świadkiem, jak sędzia tak robił. Ale i mnóstwo ludzi było. Czy można to zmienić w pozytywny sposób? Można. Mogła, wszystko można. I teraz chodzi o to, widzisz, to zamiast się zastanawiać i liczyć tych ludzi, którym się nie dało, to trzeba wymyślić pomysł, żeby się dało. Zawsze jest taka odpowiedź, która zamienia negatywne w pozytywne. Widzisz? To jest tak. Tak, teoretycznie tak.
Praktycznie na pewno. Praktycznie też. Musi, to musi. No i teraz u Ciebie ja szukam takiej metody. Mam taką metodę na nich. Definicję. Pytać ich normalnie o definicję. No zgadza się, no to widziałeś, byłeś świadkiem, że nie wiedzą co, ale dalej brną swoje. No dobrze, to teraz u Ciebie wyobraź sobie, że ten materiał puszczam sędziemu i się pytam sędziego, co robimy z tym materiałem. Jest odszkodowanie, no, czy nie ma odszkodowania, panie sędzio? Uciu, popatrzcie, pytam sędziego, jest czy nie jest? I taki sędzia mówi, nie, ja tutaj nic nie widzę, tutaj jest super wszystko, panowie są świetni, wszystko odbyło się zgodnie z prawem, pan Rafał do domu, tak? Myślisz, że tak mi powie? Ale czekaj, czekaj, sędzia ma prawo dowolnego dobierania dowodu. No i mają taki przepis. No i nie skorzysta z tego, no i co mu zrobisz? To ci powiedziałem, jakby mi odpowiedział. Odpowiedziałby mi właśnie dosłownie tak. Panowie policjanci, nic do zarzucenia, pan Rafał niestety, ale tutaj nie było żadnej szkody dla pana Rafała. Pan Rafał był prawidłowo oskarżony. Wszystko było prawe i sprawiedliwe. To jest wtedy, kiedy ja przegrywam. Popatrz. Jakie jest prawdopodobieństwo, że mi się sędzia to powie, jak ja już to jej mówię? Co to znaczy odmowa? To jak z tobą rozmawiam. Ja również do sędziego bym mógł mówić. No nie, ja ci takie coś powiem, jak przegram z tobą, to jakbyś mi powiedział, że wszystko odbyło się prawie, sprawiedliwie i ty też taki jesteś, no. No, czy to reprezentujesz, czy to widzisz? Oni nie muszą sprawiedliwie działać. Łysiu, jakby się zachował w takiej sytuacji, się pytam, jakbyś takie coś usłyszał? No musiałbyś mi dać wygraną, no koniec. Tylko oni z całą premedytacją łamią prawo. To są bandziory. Przestępcy. Moment, no to moment, to jest taka gra. To jest taka gra, że oni tak robią, aż w pewnym momencie przestaną. Bo im się skończy to. Już zrozum, że na razie im się udawało, bo mieli argumenty, te wszystkie konstrukcje, jak to się odbywa, te pisanie, to wszystko oni sobie tak wymyślili, żeby wygrywać. A teraz, właśnie, myśmy się w to włapali po prostu, nie szukaliśmy alternatywy do wygrywania z nimi. Tą alternatywą jest pytać ich o ich wiedzę. Normalnie, definicje, artykuły ich pytać, takie rzeczy. Reprezentujesz prawo, musisz mi powiedzieć, że to jest prawo, bo słuchaj, bo tutaj jest dużo praw na świecie. Jakie, które? No, jak się nazywa prawo, żeby się nie pogubić? Które prawo reprezentujesz? No, bo jest boskie też, no nie, i też ludzkie. To które? No nie, no wiadomo. No właśnie, to proszę bardzo, definicja. Te, które przepisy nakazują. To ja chcę wiedzieć, które, proszę bardzo, definicja, które reprezentujesz? No. No i on to musi powiedzieć. A nie powie, widzisz, Łyciu, no i tak, to jak będzie wyglądać oskarżenie dalej? Jeszcze nie wiemy, jakie on prawo reprezentują. Chcę wejść dalej. Widzisz, pierwsza definicja, oni leżą już, leżą. A to sens? Właśnie, i pytać go sens. Czy to ma sens pytać? I potem zapytać, czy sędzia musi być sensowny w pracy. No musi. To jak nie chce nadawać sensu, to czy on jest wtedy sensowny, pytanko, no nie? Do sędziego. No nie jest sensowny. Ale on ma odpowiedzieć. No. On ma mi odpowiedzieć, czy jest sensowny w pracy. Tak. Czy pracownik musi być sensowny w pracy? Tak, bardzo dobrze. To proszę nadać sens tej sytuacji. Sędzia mówi, to znaczy, że pani nie jest sensownym pracownikiem. Dziękujemy pani, no już, odszkodowanie wtedy idzie. I znowu wygrywam. W takiej sytuacji oni będą robić wszystko, żeby cię zapakować do psychiatryka i żebyś nigdy stamtąd nie wyszedł. To jest negatywność. Negatywność nie jest kreatywna. Tak, no bo takie negatywności są. Ale negatywność nie jest kreatywna. Pamiętaj, że ja będę kreatywniejszy zawsze od nich, że jestem po pozytywnej stronie, a wiem, że są takie dwa przypadki. Do więzienia albo do psychiatryka, bo oni więcej nie mają przypadków. Tak. Nie mogą nic więcej zrobić niż dwa przypadki. Więzienie, psychiatryk. I ja już jak wiem, że są te dwa przypadki, nie może być innego. Jeszcze jest ten trzeci, że się wycofają z tego, no nie, ale... Ale to jest mało prawdopodobieństwo. Więc ja się mogę przygotować, żeby mnie nie wsadzili do psychiatryka i do więzienia. Właśnie, widzisz? Co musiałoby się wydarzyć, żeby wyłączyć im więzienie i wyłączyć im psychiatryk? I jak ja im wyłączę więzienie i wyłączę im psychiatryk, oni już mi nic nie mogą zrobić. Nic, kompletnie nic, rozum. No nie? No tak. Słuchaj, oni mają świadkiem, pewien prokurator, nie mając żadnych podstaw prawnych, wtrącił na jego polecenie, wtrącił człowieka do psychiatryka. Dobra, nie jeden tak zagra, ale to dobra, wiemy o co chodzi. Było, jasne. Ale wiesz co, nie słyszę ciebie co chwilę, tam jakieś przerwania. Dobra, już będzie lepiej. No.
Znam, te przypadki no, musisz mi mówić. Ale byłem świadkiem, widziałem, złamał bezczelnie prawo, w nagrodę awansował do prokuratury to mówić, krajowej. Ja to wiem. Wiesz, po co mi to mówić? Się znalazł w nagrodę, bo tak dobrze się spisywał. Ale do czego mi jest ta informacja potrzebna, no, jak ci mówię, że ja to jeden z wielu przypadków, że i tak robili. No to robili, to trzeba im właśnie skrócić, żeby już nie robili. Zgadza się. Wyłączyć im psychiatryk, Wójciu, tym, że ciało jest w świadomości, a nie świadomość w ciele. Ale oni to olewają. Nie mogą, bo muszą nadawać sens, a o sensie już mówiliśmy, że jak się spotkasz z sędzią, to się go pytasz, czy jest sensowny. No i tutaj już go masz. Spada szybciutko. Pozytywność łapie bardzo szybko negatywność. Ale bardzo tak z sędzią uczciwym rozmawiać, a nie z przestępcą sędzią. No to jak rozmawiam z przestępcą, to on doskonale wie, że jest przestępcą i doskonale wie, o co chodzi. Znowu on ma sprawę cywilną. No już. Będzie miał sprawę cywilną, jak wyjdziesz z psychiatryka. Oni będą moment, tak robić, nie, no to się odwołuje sędziego na podstawie tego, że nic jest nie odwołasz, bo nic nie będziesz miał. Dlaczego zakaz jesteś ciągle w mojej rozmowie? Za kratami i koniec. Wójcie, czemu się nie wciągasz do tej rozmowy w stronę pozytywną? Cały czas mi ciągniesz w negatywną, żebym ci uwierzył w twój najgorszy przypadek. Nie chcę tego, wystarczy. Ciągle mnie dół, że się nie da, że oni tacy są, że tu tak zmiany nie będzie. No ale masz do czynienia z zorganizowaną oczywiście, grupą przestępczą. Oczywiście, oczywiście, no. Ja to wiem. No ja wiem, jak ona działa, że ona ma tylko ograniczone możliwości. Wójcie, tłumaczę ci. Oni mają ograniczone możliwości, kropka, więcej nie mogą. Kropka, nie mogą, a ja mogę, zrozum. Mogę im to powyłączać, te możliwości. Zwyczajnie, niech oni mi napiszą rozwiązanie zagadki. Ciało świadomości, świadomość w ciele i w której koncepcji robią biegłe i dzień dobry i wyłączamy już psychiatryk cały. O, bo to jest bezprawne działanie, jeżeli jest odwrotnie, to jest bezprawne. No, to już wyłączamy psychiatryk. I zostało mi tylko wyłączenie z więzienia jeszcze, a więzienie wyłącza wartością człowieka. Całego, tam, co tam byłeś, co tam niby te oskarżenia były, to podpisałeś to w końcu, czy nie? Nie. No właśnie, a on ci napisał, że odmówiłeś podpisu i koniec, nie? No i dobrze, no i to się nagrało. No. Przecież to nagrało się wszystko, to po to to jest, no nie? Oni mi nie wzięli jednego urządzenia nagrywającego. Oni mi wszystko odebrali, dlatego oni to chcieli, te zarzuty, oni mi chcieli przedstawić po kryjomu, przy świadkach, że oni byli świadkowie będą ręczyć, że tak ale było. Ale oni doskonale wiedzą, że jak ty przychodzisz, to nagrywasz, nie? I w pewnym momencie ci zrobią taką rewizję, że już nic nie ukryjesz, no. Nie mogą mi zrobić, jeżeli przychodzę na wezwanie, to nie mogą, ale jeżeli ja jestem na doprowadzenie, to mogą mi odebrać wszystko i oddać mi dopiero po. No. Dlatego oni tak to zrobili, żebym ja nie miał nagrywania, a oni powiedzieli dwóch na jednego, że mnie oskarżyli. Tak chcieli zrobić. Tak. No. Bo to wystarczałoby prokuratorowi po prostu. Papier mu wystarcza. No. Do działania. Ja bym zaczął mógł działać, a że jest nagranie, to nie może działać, no. Bo jest nagranie zwyczajnie. No i sobie zweryfikuję pisane do nagranego i zobaczymy, czy ruszą dalej. Dlatego się uwolniłem od 7 zarzutów w tym momencie. Widzisz, jak szybciutko. Pozytywność tak to robi. Na pierwszym etapie już się uwolniłem. To jest pozytywność, Wojciu. Szybciusieńko i błyskawicznie. Jeżeli to, zawalą... To, czy się uwolniłeś, to czas pokaże, nie? Bo będzie dalszy ciąg. Widzisz, ja jestem już uwolniony, tylko to jest, jak mówię, kwestia czasu i ludzi, którzy powiedzą tak. Bo mogą powiedzieć tak, że nie, ale ktoś powie tak. Bo to tak działa, bo sam to słyszysz przecież. No to... Pamiętaj, że to jest pozytywność, więc to można zrobić tak, żeby ten pierwszy już nie miał ochoty mówić nie. Tylko tak powie. Tak, panie Rafale, tutaj niestety, ale tutaj nie ma oskarżeń już, bo to jest przestępcy oskarżali, widzisz? No i w ten sposób to działa. No i tak to widzę, widzisz, że cię pozytywna strona ma więcej możliwości, także nie patrz się z po negatywne. Po co ci to? Skoro zdrowia, powiem ci. Oby się udało, wiesz, bo no to naprawdę, robię, widzisz, krok, jak to po oglądam, prostu, to już mam już tego. No właśnie. Zresztą to potwierdza się to, co do tej pory przez ileś lat obserwuję, już 10 lat obserwuję to wszystko. No na pewno, tylko że to idzie, widzisz, wydaje się, jakby to było gorzej, ale tak naprawdę to gorzej się musi pojawić, bo się musi skończyć to najgorsze już. Bo my dążymy do maksimum, no nie, więc ten obłęd będzie rósł jeszcze, to nie tak. Właśnie, aż spadnie. O.
On się będzie tak właśnie ujawniał. On się właśnie teraz ujawnia w moich nagraniach, ten obłęd. To szaleństwo, to wszystko. No to jest to, no. Kto to powiedział, żeby takie rzeczy robić, no. No. Dwóch policjantów przysięgali i oni robią takie rzeczy? Pan komendant przymknie oko na to, no. Jak przymknie, to pamiętaj, proces cywilny. O przymykaniu oka będziemy rozmawiać z komendantem. No to czemu do tej pory nie ma tego procesu cywilnego? A bo to ani minęło pani parę sędzia dni dopiero. Ani komendant, a bo to ani minęło parę prezes dni. Sądu. No jak... czemu nie ma? A czemu nie ma? A temu nie ma, bo mogłem robić od razu, bo mogłem się wstrzymywać i wstrzymywać. Mogę. No. To dlatego może. I teraz mam więcej materiałów, więcej wychodzi na jaw, tłumaczyłem. Więcej ale to tego. Wystarczające już zarzuty, żeby działać. Ale ja im robię tak, żeby oni sami powyłazili stamtąd. Łatwo ich pousuwać. Oni muszą sami to zrobić, zrozumieć, że nie mają im już kompletnie szans. To muszą zrozumieć. Żeby mnie zostawili w spokoju. To, że pomimo, że jest prawo, te reguły i te wszystkie rzeczy, chodzi o to, żeby ten system, ten nowotwór ciebie unikał. Tak, ja wiem, że to są twoje te intencje, no ale jak z działań wygląda odwrotność tego. Nie działa odwrotność, bo to jest proces. No. To jest proces. To jest takie moje dzieło sztuki samo w sobie. Jak ich rozgryźć? Z materiału na materiał, z materiału na materiał. I o to chodzi, widzisz. No, więc spokojnie, czekaj, no to nie będzie jutro, to będzie za jakiś czas, ale w tym roku już poważne rzeczy się będą działy. Zobaczysz. Widzisz, także nie wiadomo, no, spokojnie. Trzeba szerzej na to patrzeć, no. Leciu, a obowiązek się naucz, co to jest? Co to jest obowiązek się naucz, widzisz? Bo łatwiej myślał wtedy, bo ty masz niezdefiniowany świat poprawnie. Słuchaj tych rzeczy, które ja tam mówię o tym kanale, bo to są te definicje. Jak sobie to wchłoniesz, to będzie twoje, a jak będzie twoje, to będziesz miał od razu emocje inne. Inne emocje. Definicje ze zmienisz, będziesz miał inne emocje, dosłownie, bo to są definiowane przekonania. Przekonania no, jak do tej pory minęło ci kilka lat i nic z tego nie masz. Jak nie mam? Mam pełną kupę rzeczy, tylko ty nie widzisz, że ja nie mam. Ale finału końcowego nie masz, nie masz jak finału. Nie mam. Ja on już istnieje w mojej głowie, tylko że się fizycznie nie wydarzył jeszcze, no. Ja jestem wygranym, tylko że jeszcze czekam na nich. A oni uznają, że tak powiem, no. Uznają pewne prawdy, tak? Na tym to polega. Oni mają wreszcie uznać prawdy. No tak, swoje prawdy i się zorientowali tak naprawdę, to jest prawda. Oni się boją tego. No właśnie, i tutaj trzeba poczekać, aż im wyparuje ten strach w nich. Bo jak wyparuje, to wtedy będą chętniejsi. No to jest przedszkole umysłowe, no dosłownie. Tu człowiek się nie uczy, to jest na siłę działanie. Oporem. No to oni są tacy. Im to przejdzie, że tobie przejdzie, mi przeszło, widzisz, innym przechodzi. I na tym to polega, im też przejdzie. Ja trafię do tych najgorszych, można powiedzieć. Tą patologię taką, test patologiczne środowisko trafiłem. No tam inaczej, tam jest może 1% uczciwy, a reszta to jest patologia. No to mówię, no to jak masz 99 patologii, to gdzie drugie takie? No są już grupy przestępcze takie zorganizowane. Mafia, no dokładnie. Mafia to jest jedno, to ci załatwią, a tutaj ci też załatwią. No jak zaczynasz z mafią, to cię mafia wykończy. Jak zaczynasz z sądownictwem, policją, to też cię oni chcą wykończyć, zwyczajnie. No, no. Mafia. To jest zbieranie się takie na siłę, by tworzyć grupę. No. Mafia to jest za mało, to jest syndykat zbrodni. No z jednej strony oni mówią, że działają pro społecznie, a potem nagle się pojawia taki Rafał i oni nagle wszyscy na tego Rafała, no nie? Pomagają jeden drugiemu, żeby obciążyć Rafała, to jest to. Oni się najbardziej boją wizerunku, żeby pokazać twarze, te mędyk społeczne, które tam, wiesz, tak łamią prawo oraz, no między innymi, wiesz, to się sprawdziło już, adresu, gdzie mieszkają. Proces robią pod konkretnym domem, to już widzisz, taki przestępca Kaczyński się obstawił całą hordą policji, ale żeby dobra, tylko tam nie, ludzie rzecz, nie mieli dostępu. Wiecie, zobacz dobrą rzecz, jedną rzecz, na przykład tak ty mówisz, że jak ludzie nie chcą tego swojego wizerunku pokazywać, uciekają z twarzami, z telefonami ze wszystkich policjanci. To jest oczywiste, że się boją. Ale zwróć uwagę, że oni reprezentują system, a ten system ma tam w etyce napisane, że taki sędzia ma dbać o dobro systemu. No ja to oglądałem, tą panią psychiatrę, jak odwracała się i tylko z tyłu się filmowałeś.
sędzia ma dbać o wizerunek sądu. No i reszta tak samo, policja o wizerunek policji. A tak naprawdę oni nie dbają o wizerunek policji, tylko swój własny interes, bo proszę mnie nie filmować. On nie mówi, proszę nie filmować policji, bo to wizerunek policji pan filmuje. Proszę nie filmować wizerunku policji. On mówi, mnie, bo ja prywatny jestem, prywatny, prywatnego, no, nie. No to widzisz, o wizerunek policji nie dba, a ma. No tak to wiesz, no to jest karane jest, no. Nie dopełnienie obowiązku. To jest w jego obowiązku. To nie jest moją sprawą dbać o wizerunek policji, tylko policja ma sobie dbać o wizerunek policji. Kropka. Ja sobie mam dbać o wizerunek swój, ty sobie o swój, a policja o policję. Jak na dzień dzisiejszy to widzę tą walkę z wiatrakami na każdym kroku. Bo ty widzisz walkę i opór, nie patrz na to. Patrz się na no. Po prostu. To mnie słuchaj, mówię ci, przecież ci dobre jest, co się daje. Co ja ci tam źle daję? Znaczy, i tak lepiej było, bo na początku, jak żeśmy o tym rozmawiali, to ty byłeś już w ogóle negatywny, a teraz już widzisz, już zaczynasz inaczej myśleć. Popatrz, za chwilę będziesz jeszcze inaczej i jeszcze inaczej. Spokojnie. Spokojnie, widzisz. Dobra, pogadamy kiedyś nie przez telefon. Dobra. To by cię nie zapuszkowali. Dobra, no. Ja tam planuję po swojemu. Grę rozgrywam po swojemu. Dobra. Dobra, hej, na razie. Trzymaj się. Hej.